Szczęść Boże, coś wam powiem. Nie należę do ludzi, którym bezrobocie w jakimkolwiek wymiarze może grozić. Czasem za dużo tego, ale robota głupiego się ima. Kiedy słucham Ewangelii na dzisiaj, zastanawiam się, jak ludzie mogą siedzieć bezczynnie zawodowo i duchowo. Kalkulujemy wszelkie możliwości i czasem wychodzi, że właśnie bezczynność jest lepsza ekonomicznie. Ale poza tym nie ma żadnych wartości. Człowiek się nie rozwija, nie potrafi docenić trudu, wyciąga rękę po nie swoje i jeszcze narzeka, że mu się przecież należy. Nasze kalkulacje jednak nie pokrywają się z Bożą logiką. Bóg wychodzi do człowieka niczym ów gospodarz na rynek i szuka człowieka, który będzie gotów go posłuchać i pójść do winnicy. I tu nie ma różnicy między porą dnia, czy to będzie blady świt, czy też nadchodzący wieczór. Gotowość do pracy i otwartość są najważniejszymi cechami. Tak rzekł święty Jan Chryzostom. Pan powołał ich wszystkich, gdy byli gotowi do posłuszeństwa. A uczynił to też z dobrym łotrem, którego powołał, kiedy zobaczył, że go posłucha. Zbawiciel nikogo nie wykluczył. Możemy mieć wiele żalu do Pana Boga, że jedni są bogaci, a drudzy nie. Jedni mają wszystko, nie przykładając się zbytnio do pracy, a drudzy zaś muszą pracować ciężko, w pocie czoła, aby utrzymać się przy życiu. Jest to pogoń za szczęściem, a może za cieniem, którego nie jesteśmy w stanie złapać. Wtedy przychodzi porównywanie i zazdrość. Toczą one w nas dyskusję, która nas prowadzi do rozważań o tym, czego się zmienić nie da. A czas ucieka. Zobaczmy tę przypowieść trochę z innej strony. Nam na pierwszy plan wysuwa się normalnie czas pracy. Jedni pracowali długo, a inni tylko chwilę. Zmęczenie daje o sobie znać. Widząc ludzi, którzy wślizgnęli się do raju, szlak nas trafia. Kiedy jednak spojrzymy, że my swoją pracą dłużej mogliśmy przebywać w obecności Pana, wychodzi na to, że więcej zyskaliśmy. Ten denar, który jest zapłatą, to ostateczny rozrachunek. Wejście do Królestwa Bożego. Nasza praca duchowa sprawiła, że będziemy tam się poruszać swobodniej i wiele rzeczy będzie dla nas normalnych, nie będzie dla nas zaskoczeniem, jak to będzie u tych, co w ostatniej chwili zwrócili się ku Bogu. Nieznany autor powiedział, w drodze do szczęścia musisz wyzbyć się całego balastu złudzeń, które stwarzają jedynie pozory tego, co nazywasz szczęściem. Musisz stanąć w prawdzie przed Bogiem i co najtrudniejsze, pokochać innych tak samo mocno, jak kochasz siebie. Wtedy odnajdziesz prawdziwą drogę do szczęścia. Myśląc o dzisiejszej Ewangelii, możemy powiedzieć, że Pan winnicy nie jest sprawiedliwy według naszych kategorii. Ale On jest przede wszystkim kochający. W miłości czas się zatraca. Ważna jest obecność osoby, którą kocham, by była blisko. Ta Ewangelia jest pełna nadziei, że ci, którzy w swoim życiu trochę narozrabiali i chcą powrócić do domu Ojca, mają zielone światło. Niestety jest też pogrożeniem palcem tym, którym się wydaje, że są jedynymi sprawiedliwymi na świecie. Nasza sprawiedliwość czy nasze drogi nie zawsze są drogami Bożymi. Nie bądźmy więc próżniakami, którzy układają sobie życie, które nie przybliża mnie ani o krok do życia wiecznego. Z Panem Bogiem.